Cyryl, Cyryl, chodź! Chodź, grzeczny piesek, dobra. Masz zbroję, zakładaj i bij tego creepera. O, bij creepera. Cyryl? Cyryl, wszystko dobrze? Nie bijesz creepera? Halo, masz taką zbroję, nie zabijesz creepera? Cześć wszystkim, z tej strony Dealer i jest na dzisiaj mój piesek, Cyryl. O, cześć. Subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robisz i łapkuj koniecznie odcinek w górę, jeżeli chcesz więcej filmów w tym stylu. Jak widzicie, mamy tutaj bandę piesków, to są wszystko klony Cyryla, tak, zgadza się. Ten Cyryl jest uwzględniacz po zęby, niestety mimo tego bardzo bał się zaatakować creepera. Może nie będę go zmuszać, może taki pacyfistyczny, spokojny Cyryl. I słuchajcie, modyfikacja, którą wam dzisiaj pokażę, umożliwia nam robienie bardzo fajnych zbrojek dla piesków. Ta zbroja, którą widzicie, jest dobrą diamentową zbroją, ale są jeszcze lepsze, ale żeby o to się dowiedzieć, najprostszy filmik do samego końca, pokażę wam wszystkie fajne sztuczki, jakie możecie zrobić dzięki tej modyfikacji. Link oczywiście jest w opisie, więc polecam pobrać, jeżeli wam się spodoba. I tutaj mamy też innego Cyrylka, ale to wszystko początek, bo tych Cyryli tutaj mamy naprawdę sporo. O, to zbroja powinna być tutaj. A ten Cyryl... A, to on uciekł! Okej, dobra, już się zastanawiam, czemu ten Cyryl tu jest? Gdzie jesteś? Halo, Cyryl! Okej, zgubiłem mojego pieska. Nieładnie. To ty jesteś ty? Nie, tak, to jesteś ty. Dobra, więc siedzieć, grzecznie siedzieć i słuchajcie. Jak założyć zbroję na tego pieska? Wystarczy, że przytrzymamy shift i prawy przycisk myszki klikniemy, tak samo jak zresztą z koniem, i możemy założyć zbroję. Jak widzicie, dostajemy ogólnie nowe menu pieska. Możemy tutaj kłaść itemki, ale to może za chwilkę. Mamy napisane, ile nasz piesek ma życia. Możemy oczywiście go karmić, jak w normalnym Minecraftcie, więc czekajcie, może... Okej, wiem, to tylko dla eksperymentu, pokażę wam, więc troszkę tego pieska delikatnie uszkodzimy, okej? Okay? Jak widzicie, stracił życie. Ale oczywiście, jak klikniemy na prawy przycisk myszki, damy mu jedzonko. Proszę bardzo, serduszki się pojawią i nasz Cyryl został uzdrowiony. Bardzo fajna modyfikacja właśnie dzięki nie tylko tym zbrojkom, ale to menu pieska naprawdę myślę, że jest fajną sprawą. I jak taką zbroję zrobić? Ogólnie zbrojek mamy kilka różnych. Mamy zbrojkę, o taką, mamy chainową, więc może załóżmy ją, musimy oswoić tego pieska. O nie, ten Cyryl jest zły, on ma czerwone oczy. On jest zły czy nie jest zły? Okej, okay. Chyba już jest dobry, to było bardzo dziwne. Mamy zbrojkę chainową, taką w sumie ciekawą, wygląda jak taki barbarzyńca trochę. Zbrojkę żelazną, oczywiście, no to akurat chyba się nie zdziwicie, ale zaraz wam pokażę coś jeszcze fajnego, co można zrobić z tymi zbrojkami. Więc mamy zbroję żelazną, o, założymy i jak widzicie, pasek tak samo się zwiększa. W każdej zbroi mamy pokazany pasek, ile ona właściwie daje nam punktów zbroi dla naszego pieska. Więc to wszystko ma sens. Okej, mamy następną zbroję, no, rzecz jasna złotą. Co prawda złota zbroja, wydaje mi się, że może być jak zwykła, troszkę gorsza od żelaznej naprawdę, bo pewnie szybciej się niszczy. No, ale jak widać jest, a czy jest potężniejsza? Czy ona lepiej chroni? Nie, żelazne jest dużo lepsze. No, ale taka kolejność już nie sądzę, co wiem. Ten, ale z kolei, o! Teraz wygląda po prostu majestatycznie, wygląda jak jakiś grecki wojownik. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba ta złota zbroja. No i oczywiście najlepsza, pewnie się prawie najlepsza, zbroja diamentowa, którą w sumie już widzieliście, no ale jeszcze raz wam pokażę. Na fulla naszego pieska ochrania i w sumie pies wygląda troszkę dziwnie, jak taki piesek mutant, trochę jak jakiś piesorożek, mi się kojarzy z piesorożkiem, nie wiem czemu, może kojarzycie bajkę, no nieważne. Więc może zabijmy tego creepera, bo trochę się cykam tego, co on tutaj może nam zrobić, czy nic dobrego, okej, więc dziękuję bardzo. I teraz za chwilę zrobimy test tych zbrojek i pokażę wam jeszcze lepsze opcje na zabezpieczenie naszego pieska. I tak, jeżeli mamy to menu pieska, możecie zastanawiać się, po co właściwie jest ta opcja. Co tutaj jest? I możemy to kliknąć, czy możemy tu nic zostawić? Otóż możemy, wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem na piesku, kiedy mamy w rączce skrzynkę i możemy naszego pieska uzbroić w mini skrzyneczki. Nie właśnie jest przesłodkie, ale dobra. Przejdźmy może do tego, że teraz, kiedy mamy nasz piesek tutaj bardzo fajne miejsce skrzyneczki, to możemy rzeczywiście je wykorzystać na przykład na pakowanie steaków. Myślę, że to jest bardzo fajne, ponieważ nasz piesek teraz, kiedy załóżmy, to jest creeper, jestem teraz jakimś mobem, bije naszego pieska, to wcale nie, że go tłuka, przepraszam bardzo, no, naprawdę. No i jak nasz piesek troszeczkę stracił życia, to słuchajcie, możemy, o, patrzcie, on sam się leczy. Nie musimy nic zrobić, więc tak jakby ma więcej, dużo życia. Więc możemy go naprawdę, może go spotkać każde nieszczęście, może spaść z wysokości, może atakować go wszystko po kolei. On i tak będzie się leczył sam. Więc to jest całkiem fajna opcja. Oczywiście nie musimy chować tutaj rzeczy takich zwykłych, czy takich rzeczy, wiecie, do leczenia. Jeżeli macie gdzieś swoje zdrowie pieska, możecie dać mu drewno. On drewna raczej nie będzie, a to możemy sprawdzić, czy będzie drewno. Więc... drewna, słuchajcie, nie, drewna nie będzie jadł, je tylko mięsko. Tak czy siak, bardzo fajna sprawa, myślę, że warto mieć to na uwadze. I to jest kolejna fajna rzecz, którą dodaje ta modyfikacja. Oczywiście,
Chyba nie muszę wspominać, że wszystkie zbroje możemy wyposażyć w chesty. Ale czekajcie, czy możemy zwykłego oswojonego pieska... Spokojnie. Czy możemy zwykłego pieska wyposażyć w skrzynkę? Tego sam nie wiem. Czekajcie, oswoimy pieska. Okej, Cyrylka mamy już. I połóżmy na nią skrzynię. Czy to działa? Tak, działa. Słuchajcie, piesek nie musi mieć zbroi. Sam nie wiedziałem, ale rzeczywiście nie musi mieć zbroi, a może mieć skrzyneczki, co wygląda troszeczkę dziwnie, bo jakby nie wiem, do czego mu się trzyma teraz trzymać skrzynki. Czy one są jakoś przywiązane, czy co? Jakoś jak ma tą zbroję, wygląda to bardziej naturalnie, tak mi się wydaje. Ogólnie przysłodkie, że one ma jakby takie siedzonko, ten złoty piesek. Nie może siedzieć na tym piesku. No może w sumie, lepiej, może by się samemu krzywda. No ale nie możemy. No ale przecież się trzyma do czegoś, więc to wygląda jakoś bardziej naturalnie. Ale oczywiście jak to chce. Więc przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, jak zrobić właśnie takie zbroje. Craftingi nie są jakieś bardzo skomplikowane, są raczej bardzo proste. I wystarczy, że będziemy mieli albo diamenty, albo ironowe nuggety, albo ironowe, jak się nazywa, sztabki, bądź złoto, albo skórę. No już skóry nie będę wam może przedstawiać, bo działa to dokładnie tak samo schematycznie. Wystarczy, że ustawimy w takim kształcie sztabki, albo cokolwiek innego. Na przykład możemy też nuggety, wtedy zrobimy zbroję, jak to się nazywa? Kolczastą? Czy nie kolczastą? Przypomnijcie mi, proszę was, napiszcie, jak się nazywa ta zbroja po polsku, ładnie. Chain armor. Bo ja zapomniałem, tak samo, diamentowa najlepsza, prawie najlepsza. No i skórzana. A dobra, skoro już robimy wszystkie zbroje, to czemu nie pokazać wam i skórzanej, żeby nie było niedomówień, a za chwilę wam pokażę, jak zrobić jeszcze lepsze zbroje. Słuchajcie, jeśli zbroje są możliwe do zrobienia i zrobimy sobie teraz dużo fajniejszą zbroję, a potem je przetestujemy. Słuchajcie, otóż, uwaga, coś, o czym jeszcze wam nie wspominałem od początku odcinka, zbroje te możemy enchantować. Dokładnie tak samo jak zbroje zwykłe. Więc wystarczy, że weźmiemy sobie na przykład nasze piękne kowadło, okej, i zrobimy teraz może wypasioną zbroję. Weźmy sobie może protection. To jest całkiem fajna sprawa, protection 4 i do tego możemy też dodać feather falling 4 również, ok? To jest bardzo potężne połączenie i możemy naszą zbrojkę zenchantować w ten właśnie sposób. Damy protection 4, pyk, pięknie, damy feather falling 4, pyk. I możemy założyć teraz naszego pieska. To jest ciekawe, że to jest feather falling, dlatego że to sobie nie jest takie oczywiste. Tak jak protection wiadomo, że można by dać, skoro możemy czytować. Ale tak, feather falling będzie na naszego pieska. No i jeżeli on teraz by teoretycznie spadł z bardzo wysokiej wysokości, no niestety nie jest na górze, więc może... A może będzie na górze? Czekajcie, zrobimy jeszcze jednego Cyrylka. Więc przejdziemy sobie na górę, zrobimy taką wielką wieżę. Okej, wygląda to w ten sposób. Normalnie piesek... Możemy przetestować, czy mu się stanie krzywda, no niestety pewnie tak, no ale dobra, zobaczmy, czekajcie, może bierzemy sobie wolf, więc wolf, bierzemy pieska, no właśnie wilczka, może zróbmy jeszcze wyższą wieżę, żeby naprawdę było hardkorowo, no niestety, no ale musimy to przetestować, to jakby to jest odcinek, który ma pokazać wam, jak działa ta modyfikacja, nie dowiemy się inaczej, więc mój jest biedny piesek naprawdę, bierzemy tu pieska, sorki i go zrzucimy, no to chyba się nie zdziwimy, że ten piesek, no po prostu go nie będzie, tak? No, przykro, ale wydaje mi się, obstawiam, że to samo spotka takiego pieska w diamentowej zbroi. Diamond Wolf Armor, okej, więc może go osłujmy w tym momencie, załóżmy na niego zbrojkę, no i niestety zrzućmy. Okej, więc zobaczymy, stanie, czy też padnie. Tak, też padł, ale słuchajcie, mogę się z wami założyć w tym momencie, że jeżeli ten piesek będzie mieć zbroję z Feather Falling 4, to nie stanie mu się dosłownie nic. Tak przynajmniej ja obstawiam. Będzie fail, jeżeli coś się stanie, ale okej, temu się coś stało. Wow, spokojnie, nie, co wy tu robicie? Dobra, spadajcie. Ja to chcę nowego pieska. O nie, wszystkie umarły. Czemu? Co się dzieje? Czy ja zbugowałem jakoś Minecrafta? Chyba tak, ewidentnie tak. Ale dobra, na spokojnie, więc tego spiska oswoimy. Co się stało ze zbroją? Tu jest zbroja. No i słuchajcie, zrzucimy go. I zobaczymy, czy on zginie, czy przeżyje. I jak widzicie, przeżył. Ile ma życia? Ma życia naprawdę dużo. Więc jak widzicie, Feather Falling Protection, to wszystko może działać. Unbreaking tak samo, czy różne Fire Protection również, myślę, że będą działały na wasze pieski. Chyba wam nie muszę tego udowadniać, prawda? Chyba nie muszę. Po prostu uwierzcie mi na słowo, jak widzicie, sami testujcie. Na tym przykładzie było widać, że rzeczywiście te enchanty działają, no bo to był eksperyment, którego w sumie, no widać było ewidentnie. Więc zbroje możemy robić naprawdę potężne. Możecie wymyśleć, jaką najlepszą zbroję moglibyście wy zrobić dla takiego pieska. Oraz jak macie pieska w Minecraftie albo w prawdziwym życiu, jak go nazwaliście? No ale wiecie, ja mojego pieska nazywam Cyryl od lat dosłownie,
więc to jest imię, do którego się bardzo przywiązałem. I w sumie to chyba by było na tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Możemy jeszcze porównać sobie moc tych zbrojek. Na przykład najsłabsza zbroja, ta lederowa, kontra zbroja ta genialna, Protection 4. Więc może tego cyrylka uzbroimy w skrzynkę, pozwólcie. Ja go więc uzbroiłem w skrzynkę. Dałem mu te mięska, żeby on się uleczył. Dałem mu kilka mięsek, okej, okay, więc co się leczy, Cyryl? Dobrze, dobrze. Ciekawe, czy koksem mógłby się uleczyć? Pewnie nie, no ale możemy zaraz sprawdzić. Okej, okay, mamy tego cyrylka. I mamy cyrylka w samej zbroi. Cyrylku musi założyć całą zbroję. I zobaczymy, ile hitów będzie wytrzymywał taki piesek. Wiem, że straszne, po prostu bije pieski, okej? Okay? Sorry, w prawdziwym życiu nie bijcie piesków, okej? Okay? Pieski to są bardzo dobre, miłe zwierzątka i to są najlepsi przyjaciele ludzi, okej? Okay? To jest tylko odcinek, gdzie chcę wam prezentować, jak możecie chronić swoje pieski w prawdziwej grze, w sensie w Minecrafcie, no nie? Nie, raczej tu nie mamy go dawać to. Tylko tutaj, więc raz, dwa, o Jezu, strasznie się czuję, trzy, cztery i już pada, więc ta zbroja rzeczywiście nie jest aż taka dobra, no to trzeba pamiętać, więc no, ale to wiadomo, skóra, to nie ma co się spodziewać, a ten piesek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, on może, słuchajcie, w nieskończoność się bić, to jest zbroja dla pieska, jaka naprawdę by mi się przydała na frajnie, żaden troll by mi nie zabił pieska, a naprawdę jest mi smutno, że mojego cyrla straciłem, więc no, ja tą motywację pobrałem po to, żeby sobie, jakby wiecie, zasmucić się, dobić, że nie mogę być mowa na frajnie, i tak jak widzieliście, nawet już tego nie liczyłem, ten piesek był naprawdę wytrzymały, ta zbroja dała mu potężną ochronę i myślę, że żaden creeper, żaden troll na serwerze nie zaszkodzi mu po prostu, bo będzie wytrzymały na wszystko. Słuchajcie, to by było na tyle z tej modyfikacji, jest ona naprawdę prosta, dlatego odcinek był dosyć krótki. Jeżeli ci się spodobała, pamiętaj łapce w górę i o tym, że link do pobrania jest w opisie, a jeżeli chcesz więcej modyfikacji, to możesz napisać, jakie modyfikacje chciałbyś zobaczyć na kanale. Czy to modyfikacje jakieś z nowymi mobkami, czy to modyfikacje z rzeczami, które wybuchają, dające nowe itemy, jakieś podobne do tego, co teraz było w dzisiejszym odcinku, czy to jakieś magiczne rzeczy, czy co zechcesz. Ja modyfikacji znam naprawdę dużo, więc chętnie się z nimi podzielę, tylko kwestia, jakie was interesują. No, jeżeli w ogóle jakieś was interesują. Więc subskrybuj, do usłyszenia już jutro na kanale. Cześć! Tudu!